Dobry wieczór wszystkim, witam serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej. Ze mną trener Dawid Banaczek. Trenerze, proszę o podsumowanie spotkania. Dzień dobry, witam wszystkich. No po pierwszej połowie i wymuszonych zmianach, których musieliśmy dokonać, nie weszliśmy zbyt dobrze w ten mecz i w związku z tym też ta połowa nie wyglądała najciekawiej. Natomiast druga połowa zdecydowanie lepsza, powiedziałbym nawet bardzo dobra. Mieliśmy swoje możliwości, swoje szanse bramkowe. Natomiast no, w związku z tym, że przegrywaliśmy 2-1, zdecydowałem się na ściągnięcie jednego obrońcy, wprowadzenie ofensywnego zawodnika, co też nie przyniosło wymiernych skutków. Natomiast uważam, że w drugiej połowie zdecydowanie dominowaliśmy i dalej podtrzymuję zdanie, że Lechia jest zespołem, który spokojnie powinien grać w pierwszej ósemce o czołowe lokaty w lidze. Sporo kosztowało zdrowia to zawodników to spotkanie. Dziękuję im za włożone serce i no teraz udajemy się na odpoczynek zasłużony po tej rundzie. Także będziemy mieli trochę czasu na przeanalizowanie, przemyślenie tych wszystkich rzeczy, które do tej pory miały miejsce. I patrzę bardzo optymistycznie na przyszłą rundę. Dziękuję trenerze. Czy są jakieś pytania? Proszę się przedstawiać i zadawać pytania. Dwa pytania odnośnie sytuacji z pierwszej połowy, o której wspomniałeś już, różne zmiany. Po pierwsze, jakie one miały wpływ na naszą grę? I po drugie, co się stało po tego, co słyszeliśmy, to Kłaskowa się chciał poprowadzić? No zgadza się. Seba Mila ma problem ze stawem skokowym, natomiast Aleks Kowaczewicz faktycznie ma problem z kolanem. Jak to jest poważna sprawa, dowiemy się dopiero jutro tego. Natomiast wydaje mi się, że tutaj sędzia trochę dopuścił do tej sytuacji niepotrzebnie do tak twardej gry. Powinien trochę wcześniej reagować i z tego też względu te sytuacje miały miejsce. A jaki to miało wpływ? No mieliśmy jakiś plan założony, który chcieliśmy zrealizować w pierwszej połowie. W związku z tym, że te kontuzje nam się przydarzyły dość szybko, to niestety nie było możliwości dalszej realizacji i zmuszeni byliśmy do tych zmian. Jeszcze jedno. O grę defensywną tutaj, bo w poprzednich meczach ze Śląskiem i Wisłą praktycznie pozwoliliście rywalom oddać tylko jednym celem. Dzisiaj tych błędów w obronie było no, bardzo dużo. Nie mówię o sytuacji z trzecią bramką, wiadomo, to była już konsekwencja przecież na trzech. Jasne. No, zgadza się. No, tak jak mówię, no tutaj na całość moim zdaniem miały wpływ te zmiany, które doprowadziły do troszkę takiego chaosu na boisku. No i to było konsekwencją tych błędów w tym meczu.